Cześć i czołem, kluski z rosołem, albo z jakąś inną zupą. Witam Was w kolejnym odcinku na Zmorgolonej 2.0. Nazwijmy to umownie drugi sezon, bo dwójka i zero nieważne. Ważne natomiast jest to, że dzisiaj zrobię danie, o które prosiliście mnie w swoich komentarzach. Nikt tego nie napisał, ale ja bardzo chciałem to zrobić. Dzisiaj zrobimy sushi. Ja Wam pokażę dzisiaj, jak krok po kroku przygotować takie oto danie. Co będzie nam potrzebne do zrobienia tego dania? Już Wam mówię. Ryż do sushi, ocet ryżowy, cukier, nori, prasowane algi morskie, wasabi, wasabi, sos sojowy, sól i pieprz w solniczce i pieprzniczce, które wyglądają jak duchy. Składniki do nadzienia. Chyba tak się mówi. Zielony ogórek, awokado, paruszki krabowe, łosoś, majonez. Też byłem zdziwiony. Najbardziej popularne sushi to maki. Dzielimy je na trzy kategorie. Hosomaki, futomaki, big maki. Nieważne. I uramaki, ostatni. Najważniejsze w przygotowaniu sushi jest dobre przygotowanie ryżu. Taki ryż najpierw płuczemy, raz, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty. Płuczemy ten ryż, aż woda będzie przejrzyście, taka przejrzysta. Zalewam ten ryż wodą i odstawiamy na 30 minut. Teraz wstawiamy go do garnka, lejemy 3/4 wody mineralnej, zalewamy i gotujemy przez 15 minut, aż cała woda wyparuje. Następnie przykrywamy przykrywką i odstawiamy na kolejne 15 minut. Gdy ryż gdzieś tam sobie stygnie, to my robimy naszą zalewę. Do przyrządzenia zalewy potrzebujemy 7 łyżek octu, 3 łyżki cukru i szczyptę soli. Wszystko podgrzewamy na ogniu, dodajemy to do ryżu i powoli mieszając, mieszamy. Odstawiamy teraz ryż do momentu, aż to wszystko wystygnie. Bierzemy algę, która ma dwie strony, jedną błyszczącą, drugą matową i kładziemy stroną błyszczącą do blatu, do ziemi, do podłogi, do czegokolwiek. Teraz na naszą algę wykładamy ryż. Musimy przykryć 3/4. Najlepiej przygotować sobie wcześniej zimną wodę, w której będziemy maczali palce. To nam bardzo pomoże. Niewielką część naszego ryżu smarujemy wasabi, jakkolwiek to się wymawia. I kładziemy resztę składników. Przechodzimy do zawijania. Jesteśmy w stanie zrobić to zupełnie własnymi rękami. Łapiemy wszystkie składniki, zawijamy je bardzo, bardzo powoli, tak aż nasz ryż się sklei. Siup! I zawinięte. Teraz dzielimy to na 8 części, bardzo ostrym nożem, cały czas go moczymy. Tadam! Właśnie tak to wygląda. Ja robię to w trzech wersjach. Pierwsza, łosoś, awokado i ogórek. Druga, paluszki krabowe, awokado i ogórek. Trzecia, to samo. Nie będę Wam chyba pokazywał, jak to jem, żeby Wam nie było głupio, a mogłoby być. Jestem na tyle fajnym kolegą, koleżką, Pawłem, ziomkiem, ziomalem, no nie chcę mówić przyjacielem, że nie będę Wam robił przykrości i zjem to pokryjomu w swojej małej szafie. Okej, to by było na tyle. Tak właśnie prezentuje się nasze najnowsze danie. Sushi! Napiszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, bo to też jest bardzo ważne, bo co ja mam z głowy to brać? Ja mam sam wymyślać? Hola, hola! Nie tak się umawialiśmy, moi drodzy. Także tak, do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już za tydzień. Mam taką cichą nadzieję. Siema!